Cześć, nazywam się Zbyszek Zakrzewski. Niedawno grałem w Lechu. Mam nadzieję, że mnie pamiętacie i miejmy nadzieję, że zapamiętacie mnie bardzo dobrze. No ja dość długo nie grałem w piłkę, bo do 5 klasy szkoły podstawowej uprawiałem lekkoatletykę na osiedlu Lecha na Ratajach w szkole imieniu Bolesława Szwarca. Tam z niezłymi wynikami, bo pamiętam, że w 5 klasie szkoły podstawowej dostałem powołanie na nadzieje olimpijskie do Warszawy na reprezentacji na bieganie długie dystanse, więc to już mi na pewno też pomogło w tym, że gdzieś tam na boisku nigdy mi tych sił nie brakowało. I tutaj wracając do tego rejonu tutaj Poznania, na Ratajach był taki turniej Tadeusz Jaros, który jeszcze do dzisiaj pracuje z młodzieżą. On tutaj mieszkał na Starym Rzegrzu i on organizował taki turniej Ligę Rataj. I tam ja już grałem ze starszymi zawodnikami i gdzieś po kilku jakichś tam dobrych moich występów on podszedł do mnie, zapytał jak mam na imię, jak na nazwisko, ja tam się przedstawiłem i okazało się, że zna dobrze mojego tatę, zaproponował mi, mówi, czy byś nie chciał się zapisać do Warty, bo on w tamtym okresie gdzieś tam coś z Wartą współpracował. I pojechałem tam bodajże na 2-3 treningi, no i spodobało mi się. Później jak już przeniosłem się, bo 6 klasę szkoły podstawowej rozpocząłem na Starym Rzegrzu w 50. To był taki rocznik wcześniej, gdzie powstawały Maczki, bo Tadeusz Jaros tam był założycielem tych Maczków słynnych i my byliśmy taką pierwszą klasą, chłopacy grali w piłkę, dziewczyny w piłkę ręczną. I tak się zaczęła moja przygoda z piłką. Kilka miesięcy spędziłem w Olimpii Poznań i później w trakcie rozgrywek, bodajże albo po pierwszej rundzie, Tadeusz Jaros wraz z taką naszą większą grupą, gdzie odnosiliśmy wyniki, zabrał nas wszystkich do Lecha i praktycznie całe to szkolenie od juniora starszego już było w Lechu Poznań. Ja grałem wcześniej jeszcze w Obrze Kościan w trzeciej lidze. Gdzieś tam poszedłem na wypożyczenie. Lech akurat spadał z ekstraklasy. Grałem w Lechu tą pierwszą rundę pierwszoligową, gdzie były no ogólne problemy i finansowe i problemy z poskładaniem, można powiedzieć, składu, bo no, kilku zawodników dochodziło, kilku odeszło, więc ta pierwsza runda w tej pierwszej lidze była niezbyt udana. I po tej przygodzie pierwszoligowej, gdzie udało nam się utrzymać pierwszej lidze z Lechem, zostałem wypożyczony do Aluminium Konin z tego względu, że no była zmiana trenera, przechodził Bogusław Baniak, on miał jakąś tam inną wizję na to, żeby Lecha poukładać. Ja akurat tutaj wychowywałem się, tak jak już mówię, na osiedlu Lecha i moim sąsiadem był Jerzy Kasalik, który my mieszkaliśmy na 11 piętrze, on na 5, ogólnie całe to osiedle takie było. Teodor Napierała mieszkał obok w bloku, więc wszyscy takie, można powiedzieć, znakomitości byli zawodnicy Lecha. I on zaproponował gdzieś mi grę w pierwszej lidze, żeby właśnie tego szlifu nabrać, takiego męskiego. Wspominając to Aluminium Konin, graliśmy z Lechem Poznań sparing w Koninie. Udało nam się, już nie pamiętam, czy zremisować, czy wygrać. Ja grałem tam w tym meczu, udało mi się strzelić bramkę. I już pod koniec rundy wiedziałem, że będę wracał do Lecha i trenerem wtedy był Libor Pala. I od pierwszej kolejki dał mi szansę zagrać i w moim debiucie z Górnikiem Zabrze udało mi się strzelić bramkę. Akurat ten debiut nie był na tyle udany, bo przegraliśmy 2-1, ale już w pierwszym meczu udało mi się wpisać na listę strzelców, gdzieś tam zapisać się w pamięci kibiców, że taka osoba występuje w Lechu i że może będzie udawało mu się dalej gdzieś kontynuować karierę w tym klubie. No my musieliśmy wszystko łączyć praktycznie z zaangażowaniem i taką atmosferą, którą sobie wytworzyliśmy jakby w zespole, bo warunki do trenowania czy do przygotowywania się do meczu były zupełnie
zupełnie inne niż teraz. No teraz Lech i zawodnicy mają do dyspozycji praktycznie wszystko, począwszy od odżywek, po porządne boiska treningowe, po hotele, po wyjazdy. No my gdzieś tam to mieliśmy, ale wszystko to było na takich troszeczkę, można powiedzieć, wariackich papierach. I tutaj nas proszono, żeby o tym nie mówić, jak to wszystko wyglądało. Wiadomo, że kibic żył klubem, wynikiem. My się borykaliśmy z niektórymi problemami, no, takimi, o których już wspomniałem, że czasami przyjeżdżały zespoły, które były no, zdecydowanie lepiej od nas przygotowane pod względem fizycznym. No, nie chcę tutaj zrzucać tego na garb trenowania, ale no, wypoczynek, hotele, odżywki, dieta, no to już było wprowadzane w wielu klubach w Polsce wcześniej, no, a my praktycznie no tak jak mówię, no, lecieliśmy, można powiedzieć, na tej fantazji młodzieńczej. Mieliśmy też w zespole wielu doświadczonych zawodników, którzy już gdzieś tam chylili się ku zakończeniu kariery, no, jak Tomek Iwan, Piotrek Świerczewski, czy Waldek Kryger, Piotrek Rejs, no więc to była taka pomieszanie rutyny, takiego naprawdę doświadczenia z prawdziwego zdarzenia z młodością. I większość nas tutaj zawodników pochodziła z Wielkopolski i no, my z tym klubem byliśmy związani praktycznie od dziecka i każdego z nas marzeniem było, żeby na Bułgarskiej występować i zupełnie nie zwracaliśmy uwagi na to, że pensję mieliśmy w styczniu czy w czerwcu, bo w ogóle to było jakby drugorzędną sprawą, więc robiliśmy wszystko, żeby dojeżdżać tylko na trening i po prostu z herbem Lecha biegać na piersi, bo to było naszym marzeniem. Na nasze mecze też chodziła rzesza kibiców, po 15-20 tysięcy. Na meczach z Wisłą Kraków czy z Legią był wtedy komplet po 28 tysięcy, bo tylko wtedy tyle kibiców mogło wejść, czyli tak było tam gdzieś, byli dopychani, żeby właśnie zapełnić między innymi kasę klubową, bo też pamiętam taką sytuację, że ten mecz finałowy z Legią Warszawa, pierwszy miał się odbyć w Warszawie i włodarze klubu z Poznania robili wszystko, żeby pierwszy mecz rozegrać w Poznaniu, bo patrząc wtedy na miejsce w tabeli, które zajmowaliśmy, a Legia była mistrzem, pamiętamy, że bali się o to, że po pierwszym meczu w Warszawie, kiedy gdzieś sromotną porażkę byśmy przyjęli, w Poznaniu by nikt nie przyszedł na ten mecz, nie? A to była jedyna szansa na to, żeby gdzieś jakieś pieniądze zarobić po prostu, żeby pospłacać te wszystkie długi, które wobec nas i wobec w ogóle pracowników klubu, których do dzisiaj podziwiam, bo ludzie praktycznie pracowali wszyscy tylko, tak jak już mówię, z tego względu, że Lecha mieli w sercu. No to jest właśnie piękno piłki nożnej. No, nikt nie stawiał nas, jeśli chodzi o pozycję faworyta i my o tym doskonale wiedzieliśmy. Wiedzieliśmy, że możemy sprawić niespodziankę i no, mecz ułożył nam się wyśmienicie. Piotr strzelił dwie bramki w Poznaniu i graliśmy naprawdę z charakterem. Pokazaliśmy, że kiedy dokłada się te 10 czy 20% do tej przysłowiowej setki, no to można osiągnąć naprawdę wszystko. I jadąc do Warszawy już później na mecz rewanżowy, wiedzieliśmy, że musimy po prostu zagrać w piłkę i nie bronić się, bo wiadomo, że wtedy też były takie czasy, że można było się gdzieś tam nadziać jeszcze i na sędziowanie, i na różnego rodzaju rzeczy dookoła boiskowe, więc wiedzieliśmy, co musimy robić. Wychodzimy na boisko, gramy 90 minut na 120% i udało się to zrealizować. I do dzisiaj, tak jak już wspomniałeś, no ten wynik, który udało nam się osiągnąć, zapisał się, myślę, że na tyle w sercach i w głowach kibiców, że do dzisiaj, jak jestem na stadionie i spotykam się z wieloma kibicami, z ludźmi związanymi i do dzisiaj z Lechem i wtedy pracujących w Lechu, czy gdzieś będących dookoła klubu, no to każdy mówi, że to, co my wtedy osiągnęliśmy, no to było sprawą niesamowitą. A druga sprawa, że mieliśmy też taki zespół i taką atmosferę, że ten kontakt, który i tam tą pasję, którą my mieliśmy wpojoną w serce i w krew, no to też sprzedawaliśmy innym wszędzie, więc nie było dla nas problemu, żeby spotykać się z kibicami, wyjeżdżać gdzieś. Wydaje mi się, że może nie było na tyle profesjonalnie jak teraz i dlatego mieliśmy taką otwartość i taką możliwość spotykania się z ludźmi gdzieś na mieście, gdzieś na Starym Rynku, bo praktycznie pamiętam, że każdy mecz kończył się tym, że spotykaliśmy się z kibicami gdzieś na Starym Rynku i dopiero praktycznie od wtorku, od środy wchodziliśmy na takie tory przygotowania do kolejnego meczu i tam wszystko było omawiane. Żyliśmy wyjazdami kibiców. Do dzisiaj mam kontakt z ludźmi, którzy jeżdżą i jeździli zawsze na mecze, więc ta taka brać poznańska była naprawdę związana z zawodnikami. W
grałem na różnych pozycjach, bo z każdym trenerem, z którym pracowałem w Lechu, no to każdy gdzieś miał jakąś inną wizję co do mojej osoby. Na pewno to było też dobre, bo udawało mi się, kiedyś tak obliczyłem, że nie grałem tylko na lewej obronie i na pozycji stopera. Za kadencji Czesława Michniewicza grałem na prawej obronie. Kiedyś tutaj taki pamiętny mecz z Legią Warszawa w Poznaniu. Grałem na prawej obronie, Damian Nawroci na prawej pomocy, co było zupełnym zaskoczeniem dla kibiców, bo my byliśmy nominalnymi napastnikami. Później grałem na prawej czy na lewej pomocy. Franciszek Smuda kiedyś próbował mnie na pozycji defensywnego pomocnika razem z Rafałem Murawskim i w tym pamiętnym meczu, kiedy Piotr Grej strzelał swoją setną i 101 bramkę, no to udało mi się w tym meczu też strzelić 2 bramki, grając na pozycji defensywnego pomocnika, więc gdzieś tam na tych pozycjach się sprawdzałem i myślę, że gdyby gdzieś tam może była przywiązana moja osoba do jednej pozycji stricte takiego wysuniętego napastnika, na pewno tych bramek mogłoby być więcej, ale cieszę się z tego, co osiągnąłem i z tego, co pokazywałem na boisku, bo mówię, no szkolenie może dość późno zacząłem grać i nie było na tyle zaawansowane technicznie, na ile by sobie wszyscy wyobrażali, ale próbowałem gdzieś tam nadrobić to sercem, walką i tak jak do dzisiaj mam kontakt z ludźmi, którzy pamiętają jeszcze moje mecze i gdzieś tam jeżdżą na te teraz trzecio czy czwarte ligowe boiska, no to zawsze pamiętają mnie z tej strony, że śmieją się, że wkładałem tam głowę, gdzie niektórzy nogi by albo kija nie wsadzili, więc to się akurat sprawdzało. Większość bramek strzelałem gdzieś właśnie z takiego zamieszania, gdzieś albo po piłce odbitej, gdzie gdzieś tam spadała mi pod nogi czy na głowę. No, niektórzy mówią, że to jest, z tym się trzeba urodzić, że piłka napastnika szuka. No, kiedyś Andrzej Juskowiak właśnie, który chwilę pracował w Lechu i gdzieś tam miałem z nim też kontakt, zawsze mi mówił, że ja gram podobnie tak jak on, że nie jestem zawodnikiem, który gdzieś się cofnie po piłkę na środek boiska, przedrybluje 3-4 zawodników i odda piękny strzał i strzeli cudowną bramkę, bo bodajże z tych wszystkich meczy, o ile pamiętam, i wszystkich bramek, które strzeliłem, to chyba 2 tylko strzeliłem za 16 właśnie. Tę pierwszą moją bramkę w Ekstraklasie Piotrkowi Lechowi z Górnikiem Zabrze było uderzenie za 16 i chyba taki pamiętny mecz pamiętam z Wisłą Płock, gdzie zremisowaliśmy 4-4 i tam też udało mi się strzelić bramkę za 16, tak? Wszystkie bramki, które padały, to tylko były gdzieś tam z zamieszania, z dośrodkowania i wiadomo, że większość tych bramek padało po strzale głową. No na pewno ten mecz finałowy tutaj w Poznaniu, chociaż nie udało mi się strzelić bramki, to na pewno pamiętam, że no i atmosfera, i nastawienie, i taka konsolidacja przed tym meczem była ogromna. Później taki pamiętny mecz pamiętam też w Poznaniu z Legią, udało mi się strzelić bramkę, 3-1 wygraliśmy bodajże, chyba Marcin Zając jeszcze strzelił, dołożył 2 bramki. Taki mecz też z Wisłą Kraków 3-3 tutaj w Poznaniu, gdzie udało mi się strzelić taką ładną bramkę głową. Więc no, na pewno kilka meczy było jakichś takich i dobrze przeze mnie wykonanych i dobrze wykonanych przez cały zespół, ale myślę, że tak te mecze można powiedzieć zapadły mi jak najbardziej w pamięć, bo mówię, no tylko udało mi się gdzieś te potyczki ligowe rozgrywać z Lechem, a na pewno marzeniem było to, żeby odnieść większe sukcesy, bo rok w rok mówiło się o tym, żeby gdzieś zagrać jeszcze w europejskich pucharach, czy gdzieś poprzez ten puchar, który był Intertoto, gdzieś tam jeszcze wcześniej próbowaliśmy gdzieś swoich sił, ale zawsze jakoś tam no nie wychodziło i no trudno. Na pewno cieszę się z tego, co udało mi się osiągnąć i jestem zadowolony i zachwycony, że udało mi się gdzieś tam tą pasję, którą wszczepił mi tata i oczywiście ojciec też grał w Lechu, więc może uda się mojemu trzeciemu pokoleniowi naszemu gdzieś tam wystąpić jeszcze w barwach Lecha, bo synek ma 4 lata, gdzieś tam zarażony jest piłką, więc poczekamy, może uda się kogoś jeszcze wprowadzić do Lecha Poznań. Byliśmy, myślę, że no mówię, trochę się przygotowałem przed tym spotkaniem tutaj, podzwoniłem po kilku kolegach, z którymi wtedy gdzieś tam wiedliśmy prym w tych wszystkich takich naszych numerach. No na pewno Mariusz Mowlik, Dawid Topolski, to był Błażej Terichowski, to były osoby, z którymi do dzisiaj mam kontakt świetny, bo widzimy się bardzo często, zdzwaniamy się praktycznie codziennie. A wtedy też dla rozładowania takiej sytuacji i mieliśmy taką możliwość, po prostu byliśmy tak fajną, zgraną ekipą, że czy Bartek Bosacki, Piotr Grejs, czy Piotrek Świerczewski, oni się nie obrażali na różnego rodzaju numery, nie?
taką podstawami to były zawsze czarne skarpety. Pamiętam w szatni, że jak ktoś przychodził w czarnych skarpetkach, to miał z automatu wrzuconą pastę do butów i około tygodnia zajmowało gdzieś tam wyczyszczenie, doczyszczenie palcy. Zazwyczaj robiliśmy te numery przed urlopami letnimi, kiedy wiedzieliśmy, kto się wybiera na wakacje zagraniczne i wiedzieliśmy, że będzie miał delikatny problem z doczyszczeniem stóp. No łącznie z zaklejaniem szafek, jakimś super klejem, ośmiorniczką. Kiedyś pamiętam, że Artur Marciniak nie mógł wyjść na trening, bo zakleiliśmy mu szafkę z butami. Marcinowi Wachowiczowi skleiliśmy buty podeszwami. Krzysztof Kotorowski no, do dzisiaj ma hopla na punkcie samochodów i on ogólnie ściąga samochody, kupuje często, gdzieś tam handluje tymi samochodami i takim naszym szlagierowym numerem było, bramkarze zazwyczaj wcześniej wychodzą na trening, już tam się wcześniej rozgrzewają i takim szlagierowym numerem było brudzenie auta Krzysiowi Kotorowskiemu. Jeszcze była budowana czwarta trybuna i pamiętam, że Krzychu zawsze przyjeżdżał takimi wyliganymi autkami, a ktoś tylko mu porywał kluczyki i tam był drift na tym błotnistym parkingu, więc on się bardzo, bardzo mocno gotował. Kiedyś Bartkowi Bosowskiemu wysmarowaliśmy, pamiętam, majtki od środka bęgajem taką maścią rozgrzewającą i kara była taka, że kupił na następny dzień łańcuch taki zbrojeniowy i mi, Maćkowi Czerwonowi, bo koło niego siedzieliśmy, związał wszystkie rzeczy, kurtkę, spodnie i nasz kochany, do dzisiaj pracujący pan Geniu magazynier musiał z nami 2,5 godziny chyba tam piłować ten łańcuch, bo oczywiście bosy złamał klucz w kłódce i trzeba było spędzić całe popołudnie na tym, żeby jechać gdzieś do domu, nie? Więc takich numerów było mnóstwo. No. Łukasz Madej kiedyś ściągał serwis do swojej Toyoty, pamiętam, a wystarczyło wyciągnąć mu mechanizm z pilota i myślał, że coś się z samochodem stało i laweta zabierała auto, a my tam po prostu płakaliśmy w szatni, nie? Więc no, numerów było mnóstwo, nie? Pamiętam, było teraz, odchodzi się od tych słynnych sztów, które kiedyś się robiło na obozach, no to taki jeden numer był, pamiętam, z Pawłem Buzałą, gdzie Adam Małysz był na topie i żeby Paweł się wpisał do klubu pierwszego zespołu, no to musiał pokazać, jak Adam Małysz skacze i musiał skombinować w Turcji na obozie sobie strój. I pamiętam, że z takimi trzcinami przywiązanymi do nóg skakał jak Adam Małysz. Takie miał tureckie bochenki chleba przewiązane tejpem. Pamiętam, tam masażyści mu przywiązywali i no naprawdę było wesoło. Nie? Jak był tylko moment jakiś taki, żeby gdzieś coś komuś, jakiś numer. Oczywiście to były takie bardzo, bardzo żartobliwe rzeczy. Nie? Nikt tam nikomu nie robił żadnej szkody, a myślę, że te wszystkie takie numery gdzieś tam nas scalały i wiadomo, że później też zawodnicy przyjeżdżali szybciej do szatni przez to, bo wiadomo, że Zakrzewski z Mowlikiem byli tam pierwsi i można się było wszystkiego spodziewać. Nie? Pamiętam, że jeszcze telefony, jak już później telefonia komórkowa weszła, no to wymyśliliśmy numer wysyłania SMS-ów do wszystkich, nie? Czyli gdzieś tam Łukasz Madej, pamiętam, do swojego menedżera Jarka Kołakowskiego dostał SMS-a, że jesteś tam dupa, nie menadżer i nic nie możesz załatwić, nie? Więc jak po 2,5 godzinach z treningu wrócił, to miał chyba 40 nieodebranych i tam z wielkimi pretensjami Jarek do niego zadzwonił, to pamiętam, że Łukasz tam się zdenerwował, ale telefony chodziły non-stop, nie? Więc już było wyłączanie telefonów, zmienianie kart, no różnego rodzaju bajery, nie? No, fajne pomysły, mówię, prześcigaliśmy się w tym, więc miejmy nadzieję, że dzisiaj chłopacy też tam sobie jakieś numery robią, bo na pewno to scala zespół. No, sztab szkoleniowy miał też ulubione numery. No, pamiętam, że Franciszek Smuda przychodził cały czas do nas do szatni zawodników i pożyczał szampon, więc na końcu miał dolaną farbę do włosów i już nie przychodził później. Delikatnie się zagotował, więc cały czas przychodził i gdzieś tam pod jakieś byle pretekstem wchodził do szatni i pompował sobie nasz szampon, który mieliśmy taki fajny, 5-litrowy kupiony. No i wpadliśmy na pomysł, żeby mu taki szampon, taką właśnie farbę do włosów, która wygląda jak szampon, gdzieś tam zaaplikować na głowę i delikatnie był zagotowany na nas, więc mieliśmy co biegać na treningu. No tam walczył później ze zmywaniem, nie? Już nie pamiętamy, ale tam ogólnie no niezbyt się pochopnie o nas później wypowiadał, nie? Więc tam dał nam popalić, nie? Kilka dni na treningu. No,
co ja mogę powiedzieć jako poznaniak? No przecież ja się urodziłem praktycznie z tym proporczykiem, z tym herbem. Od dziecka miałem piłkę przed sobą i zawsze wszyscy i mój ojciec i ludzie związani, przyjaciele mojego taty, mojej całej rodziny byli wszyscy związani z piłką nożną i zawsze wpajano mi to, co później zauważyłem, no, czyli tą świetną atmosferę, klub, który żyje z kibicami, miasto, które poświęca się dla tego klubu i dlatego no, Lech zawsze będzie fenomenem, myślę, że dla wszystkich ludzi związanych z Poznaniem, bo no to jest rzecz, z którą każdy poznaniak się rodzi, czyli z taką przyjaźnią, z zaufaniem i można powiedzieć z miłością do tego klubu.